Witam Was tutaj, cześć, znowu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines Industries. I tak, co tu dużo mówić, zaczynamy kolejny odcinek. Jeszcze zanim przejdziemy do timelapsa, przypominam Wam, bo w poprzednim odcinku nie doczekałem się odpowiedzi, jakie nazwy byśmy dla naszych nowej dzielnicy, dla naszej nowej dzielnicy z ropą naftową i dla dzielnicy naszej nowej dziepadkowej. Dobrze, sądzę, że nie ma co dłużej przedłużać. I tak, o, jaki ładne. Dziś się zajmiemy ropą, tym tutaj. Zajmiemy się trochę Green Cities, może jakąś autostradą, jakim lekkim planowaniem, bo nie chcę tutaj dużo myśleć, samego te górki tutaj teraz będą ciekawie wyglądać. Dobrze, jakieś lekkie planowanie, jakieś tam drobne pomysły i takie plany. Czekaj, 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 czekaj. Co tu się wyprawia? Halo, halo! Przepraszam bardzo, co tu się wyprawia? Opcje. Czemu mój mod się wyłączył? Co? Co jest? Okej, dobra, nie wiem. Wyłączy mi się mod na pełną mapę. Może muszę grać online. Dobra, nieważne. Dzisiaj mi akurat to nie jest jakoś tutaj niezbędne, bo dzisiaj się zajmujemy po pierwsze i najważniejsze tym. Czekaj, ciągu tutaj. O, tym parkiem. Stworzymy sobie dzisiaj parę parków. Tak, to jest na przyszłość. To jest kompletna przyszłość, którą się zajmiemy kiedyś. Nie dzisiaj. I tą ropą, bo sądzę, że tą ropę trzeba ładnie tutaj rozbudowywać, no bo to jest jednak ropa. I może sobie od tego zacznijmy, tak właściwie. Tak, tutaj naprawdę ładnie nam to się już wydobywa. Tak się szczerze zastanawiam, bo tak. Tu jest małe wydobycie, ale tu im dalej będziemy szli, tym będzie piękniejsze. I może przyciągnijmy sobie ten nasz wał, póki co tak. No wygląda jak wygląda. Dalej. Czekaj, daj go tutaj wyłącznie pomocnicze i kątowe. I będziemy go sobie ładnie tutaj dalej ciągnąć. Tak, żeby nam się tutaj budował. Wow, to wszystko. Dobra. Okej, pokaż, czy tutaj jest. Nie, tutaj to jest daleko, tak, tak. Tutaj. I tu dotąd. Tak, dokładnie, do tych tutaj zabudowań. Dobra, najwyżej później sobie gdzieś tam jeszcze dobudujemy. No i tak, nie to. Chcemy się zająć tym. Właśnie, 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 właśnie. Czekaj. Zanim do tego przejdziemy, jak tam nasz recykling? Produkcja. Zdolność przetwarzania śmieci. Czekaj, gdzie ja tutaj to postawiłem? Tutaj dałem. Czekaj, mamy trochę forsy. Możemy się tym zająć. Czekaj, wybórzmy sobie tą. To. Te spalarnie, co nie? Tak, zobaczmy, bo tak, możemy wyburzyć sobie spalarnie i zamiast nich postawić nasze wspaniałe centrum recyklingu. Tak, to się tak nazywa? Centrum recyklingu. I zobaczymy, czy to nam jakkolwiek pomoże i że będzie, nie wiem, lepiej czy coś takie tam. Dobra, czekaj, włączcie się tutaj do mapki, bo stan przetwarzania śmieci jest niski. No nie, zobaczymy jak to będzie się działać. Dobra, jak tutaj jest w ogóle jeszcze z tym? Okej. Chciałem, żebym lekko przenieść tutaj. Ale widzę, że całkiem ładnie tutaj sobie dodicie. Swoją tutaj jakieś jeszcze coś jest. Dobra, przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli oczywiście do ropy. Ropa, 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 ropa. I tak, mamy tutaj jeszcze platformy wydobywcze ukochane. I ja tutaj sądzę, że po prostu będziemy je stawiać sobie tak dalej i będziemy na nich robić połączenia drogowe. Tak, jak tu najbliżej daj. O, dokładnie, dobra, dziękuję bardzo. Nie, na razie nie musimy o połączeniach. Co do pociągów, o których mówiłem w ostatnim odcinku, też się zajmę za chwilę. Nie teraz, na pewno nie teraz. Ale mam pewne plany co do tych pociągów i ja wam je oczywiście powiem. No, daj to tutaj właziło. No. Klikam. Okej, dobra, mamy to. Kolejny. Dawaj go tutaj. Tu go przykle jakoś tak ładnie. Okej, dobra. Z tego pojawił się odcinek ze Snowfalla. Nie wiem, czy dużo osób go widziało. Ale jakby coś, to mamy. Taki odcinek się nam pojawił. Bo chcieliście serię zimową, więc proszę bardzo, pojawiła się. Czas na zimę już. Dobra, tutaj, tu musi być trochę dalej. Okej, dobra. Powiedzmy. Z tego przypominam wam, że Vetudillo się kończy. W ten piątek. Ostatni przejazd możecie zrobić do północy. Z tego co pamiętam. Chyba, że przedłużą, ale wątpię. Ojejku! My tu zbankrutujemy zaraz, tak tu dużo postawiliśmy teraz tego. W sumie to się nie dziwię, to jest naprawdę tego dużo postawiliśmy. Przyspieszmy sobie czas, żeby więcej lepiej zarabiać.
chociaż po jakimś czasie ten już czas to nie działa. Dobra, włączmy sobie G. I ładnie tutaj z G sobie to podłączajmy to wszystko. Tak, no powiedzmy. Tutaj zaraz sobie pomyślimy o reszcie. Czekaj. Stąd tutaj podłączyć. Okej, dobra, tu jest dobrze. I stąd tutaj. Dobra. I tu też mi to ładnie weszło. Czekaj, tu zrobimy podłączenie. Dobra, i tak, tu póki co ta droga mi się kończy, co jest niezbyt dobrą wiadomością, bo jednak tą drogę chciałbym pociągnąć całkowicie tutaj, jak się ciągnie nasza ropa, żeby to się ciągnęło tutaj w miarę. No zakręcało też swoją drogą. No, powiedzmy, że jak dotąd pociągniemy, to będzie dobrze. I tu musimy zrobić co jakiś czas, no jednak musi być jakieś podłączenie tego i tego. O, nasz park wbił poziom trzeci. Jeszcze nie mamy nazwy. Altana 1, Altana 2. Dobra, tym się zaraz zajmiemy. Ogólnie jakimś parkiem dzisiaj, którym się zajął. Green City, z którym już się zajmowaliśmy. Dobra, woda. Tak, wody tu nie ma, no bo nie myślałem, że zaczniemy się tutaj tak szybko budować. Ale się zaczęliśmy już tutaj budować, więc proszę bardzo. Ojejku. Przepraszam. Dobra, to daj mi to tutaj, to podłącz. Dobra, to jest podłączone, teraz tak. Linie pomocnicze są podobno włączone. Nie, nie włączone. Czy włączone? Gra. Cities. Okej, dobra, są włączone. Dobra, no i tu sobie tak popodciągamy. Na razie, jak widzicie, taki dziwny tutaj sposób. Ale tak, żeby to było bardziej przyszłościowe niż na już teraz. Tylko tak, tutaj się zrobiło też źle. Źle. Daj to jeszcze raz. Sklej mi to ładnie. Okej, dobra. No i teraz to będzie dobrze. I tak samo tutaj. Dobra. Tak, powiedzmy, o ile to jest dobre. Tu mi ładnie doskoczysz do tego. Czekaj. Czy tu się ładnie podłączysz? Tak, tu się podłączysz i tu się podłączysz. I teraz z tych tu trzeba to podłączyć. I mamy już taką pseudo póki co tutaj wodę podłączoną do tego wszystkiego. Prąd oni oczywiście sobie tutaj podciągną, bo inaczej po prostu nie będę mieli prądu. Bo nie zamierzam im tutaj póki co podłączać. Jest tu póki co, tak wiem, ta autostrada. Ale na razie jej tu jakoś specjalnie nie będę im podłączać. Jedyne co mogę im póki co zrobić, to tutaj zjazd i wjazd i tyle. Taki po prostu pseudo zjazd, nie? No. Na zasadzie taki. Że macie tutaj, o proszę bardzo, jak ładnie. Tutaj i tutaj. O, dokładnie. Dobra. No i to byłoby na tyle z naszych aktualnych tutaj w jakichś wielkich węzłów. Dobra, no bez przesady. Trzy pasy to im tutaj rzeczywiście można zrobić, by mieli jak się rozjeżdżać. Dobra, no i tak. Pierwsze co trzeba byłoby tu rozwinąć, no to oczywiście przetwarzanie naszych surowców. Mamy dwa zakłady, które mnie interesują. A mianowicie na szkło i na to. Tylko, że to jest strasznie małe, więc na razie się zajmuję tym, co jest duże. Okej, tak, to duże możemy sobie postawić tutaj kolejne. Świetnie. Dobra, no i te duże chcę ogólnie tutaj na obrzeżach stawiać. Tylko to też trochę kosztuje i to jest największy problem. I tak, pokaż mi, jak tutaj... Dobra, dużo tego tworzymy. To jest akurat dobra wiadomość. Przepisy. Nie, tutaj na razie żadnych przepisów nie. Dobrze, widzę, że jest problem ze śmieciami. Czekaj, czy centrum recyklingu nasz stać? Wow, centrum recyklingu jest tańsze niż to drugie, okej. Bardzo dobrze. Już się nie mogę doczekać, dobrze. Jak tam wy tu ze ściekami naszymi? No tak, bo tutaj to się domyślam, że tu na razie teraz nic się nie generuje, no bo nie ma skąd. Dobrze, ponieważ chwilowo nie mamy forsy, musimy sobie przyspieszyć czas, aby ją trochę zrobić. Dajmy to sobie altany. Ogólnie tym parkiem też się kiedyś zajmę. Tak bardziej. Jakieś zoo i te inne, to też wiadomo. Dobra, altana, okej, dobra. To tak, taką altanę bym sobie na pewno jedną tutaj walnął. I tutaj gdzieś. O, dokładnie. Taką mniejszą altankę. Czekaj. Gra, poczekajmy aż gra wróci do nas. Dobra, wróciła. Dobra, tu mi nie wejdzie. Tu mi wejdzie. Okej, dobra. Tak, bo tam jest dużo tych krzaczorów naszych. I po prostu lubię je tutaj wstawiać. Dobra, tu jest ładnie. I jeszcze jedną taką tutaj możemy wstawić. Sądzę, że altan im tu póki co wystarczy.
I tu będą kolejne te budynki. Dobra, zobaczmy. Rozrywka do następnego poziomu jest dobra. Zarabiamy mało, ale na razie nie mam zamiaru im tutaj jakichś ekstra rzeczy. Tak, jest to jako póki co park główny, no bo nie ma żadnych jeszcze innych parków, więc w sumie to trochę ciężko, żeby tutaj cokolwiek było innego. Dobra, no i tak. Jest problem z pociągami, nie wiem czy pamiętacie. O, to tutaj. I ja teraz sobie zrobię, czekajcie. Wytnę. O, dobra, taki sposób możemy sobie zrobić. Trzymaj dobrze. Screenshota, Win G. Tak, tak, ja korzystam z tych prawdziwych, podstawowych screenshotów. A nie z tych, co sobie, no wiecie. Czytam, okej, dobra. Screenshot, zdobi się, bo on myśli, okej, tu widzę w ogóle, że jest problem z autostarem, ale tym się za chwilę zajmę. No, zdobi się Windows. Współpraca. F11, F12 jeszcze wcisnę sobie. To mi zrobi oczywiście wiadomo to. Dobra, no i tak. Ja właśnie to w ten sposób już zleciłem do budowy, do naszego ministerstwa do spraw tutaj kolonizacji. Całkowitą przebudowę tego węzłu, żeby się to nie korkowało. Jak oni to zrobią, mnie to nie interesuje. Ma to działać. Więc, ponieważ to zrobiliśmy, mogę się zająć tutaj resztą. Czy ktoś mi tu łaskawie wytłumaczy, czemu tu się robią takie korki? Bo tak, bo tu nie mamy szans tego powiększyć. Tym bardziej, że mi się mody przed chwilą wyłączyły. Nie wiadomo moich powodów. Jeszcze, jakby było mało. Tu by się przydało to poszerzyć. Tu by się naprawdę przydało to poszerzyć, ale... Bo tu jest jednocześnie zjazd i wjazd. Chyba ten zjazd, dobra, ten zjazd usuńmy, bo on tutaj jest akurat... Trochę problematyczny, bym powiedział. Właśnie, jak tam nasze służby drogowe, bo nimi się trochę z tym nie zajmowałem. Stan mi pokaż. Ło Boże. Dobra, trzeba je poustawiać w mieście. To tak. Gdzie by was tutaj poustawić? Przydałoby się was gdzieś tutaj. O, tu jest akurat piękny spocik. Czy ty łaskawie się tu daj, możesz postawić? Nie, okej, dobra. To tak. Tu sobie postawmy na to dwie, bo tutaj mało co chce wejść, jakikolwiek budynek. A, tam mamy zabytek. Dalej, tutaj. Tu możemy postawić, tutaj obok tej autostrady. Bo tu jest stacja meta, postawiliśmy ostatnio. Czy tu naprawdę nigdy nie wejdziesz? No to tutaj niech ci będzie. I nas nie stać na kolejny. Świetnie. Normalnie świetnie. A tu trzeba jeszcze postawić kolejny minimum. Zadajmy niby tą porcję. O, dobra. Nas stać już. I tutaj jest jeszcze jeden. Dobrze, miejmy nadzieję, że to trochę poprawi nasz ruch w mieście. Dobrze, jesteśmy spłukani z forcą. Nie patrzcie na tej żonie, nie działają, bo to jest do przewidzenia. I tak, czy nasze pociągi, od kiedy tutaj to przebudowaliśmy, działają lepiej? Możliwe, możliwe. Szczegóły tu dotyczące decyzji. Korzystają całkiem ładnie z niej, okej, bardzo dobrze. Tak, tutaj też będzie trzeba jakiś dworzec montować, nie to co mamy teraz tutaj. Bo to jest taki na razie pseudo dworzec, nie? On tutaj miał być tylko na jakiś czas. Dobra, no i tak, chce nam się tutaj handel budować, więc tym mogę się tutaj teraz zająć. Bo i tak póki co zbieramy forcę na jakąkolwiek budowę większą. I tak, czekaj, pokaż mi jakie my tu mamy parki teraz. Bo mamy park... czekaj, co my tu mamy? Mamy park miejski, mamy park rozrywki, zoo i rezerwat przyrody. I tak, jeżeli chodzi o mapę, to tak, to jest piękny rezerwat przyrody, który tutaj na pewno będzie. Chociaż... Tu, nie wiem czy wy możecie w komentarzach coś napisać, kurczę. I pytanie jest do was. Czy robimy to wszystko jako jeden rezerwat przyrody, czy którym z tych wysepek robimy jako park rozrywki? Bo to też byłoby dobre rozwiązanie. Park rozrywki na takiej jednej z wysep, to by naprawdę nieźle wyglądało. I się zastanawiam, czy na przykład tutaj gdzieś na górze zrobić, a to jako park, jakieś te parki do zwiedzania. Czy tutaj, na jakiejś tej, taki Jurassic Park, no nie, jak tam chcecie, piszcie w komentarzach. Zoo, no to gdzieś tutaj, w jakimś takim wolniejszym miejscu, gdzie nie ma jakiegoś wielkiego tłoku, nie znam takiego jeszcze na razie miejsca w naszym mieście. Może tutaj, nie wiem, gdzieś też nad wodą chciałbym, może nawet tu, o gdzieś tutaj, tu chyba jest nawet ładny spocik. Dobra, ale mniejsza z tym, a tutaj dzisiaj sobie zrobimy jeszcze jeden nowy park miejski. Dobra, zdobymy forsę ładnie w tym mieście, akurat to jest na wielki plus. Nie to co w niektórych miastach. I tak, tu musimy sobie trochę... Oddamy sobie trochę tą drogę. Czekaj, to właściwie, teraz się zastanowiłem. Nie, bo te... Nie, dobra, to nie działa w ten sposób.
Okej. Okej, okej, okej. Aż tak tego nie zrobimy, ale możemy to oddalić na taką wysokość i zmienimy sobie tutaj jeszcze jeden park. Bo nie wiem, czy wy też sądzicie. No to jest bardzo ładne, co nie? Ale póki nie mam modów, to my to niestety wywalimy. Tą całą sekcję wywalimy i tu stworzymy jeden piękny park dotąd. Ja sądzę, że to jest dobry pomysł. Ja naprawdę sądzę, że to jest dobry pomysł. I tutaj jedną główną część jeszcze tego parku damy sobie. Tak, no bo sądzę, że żeby się przydało nie tylko w tym miejscu. O, i tutaj właśnie będzie ta druga część. Tak, swojego tutaj jest punkt powodu opłat. Tak trochę daleko od miasta, ale dobra. Tak, tak, wiem, bo pamiętam, bo tutaj to... Bo to jest trochę dalej od miasta i tutaj to inaczej działa, ale dobra, nieważne. To tak, wybudujmy sobie najpierw tutaj jeden kawałek drogi. Tak, tu damy sobie, aby już nasz handel się budował, co nie? I tu będzie nasze drugie miejsce. Póki co. I stąd, tak właściwie, to możemy sobie podłączyć to. Chyba, chociaż czekaj, nie. Czekaj, to wybórzmy. Ci zaraz zaczną mi tu zrzędzić, że nie mają podłączenia, więc tu ich podciągnijmy. Tu im tego duduta wyrzućmy, bo dudutów strasznie nie lubię, jak mi się ciągną po mieście tam, gdzie nie powinno być ich. To sobie wybórzmy i ten tutaj zjazd też wybórzmy sobie. Wiem, że na pewno ludzie z niego korzystali, ale na razie sobie wybórzmy. Dajmy tu sobie dotąd dojazd. Stąd dajmy sobie... I stąd sobie dajmy dojazd dotąd. Tu sobie damy dojazd, proszę bardzo, o jak ładnie. I tu będzie jechać to sobie dalej. Henho tutaj. Dobra, mam nadzieję, że to jest dobry pomysł, żeby tutaj zrobić taki park. Jeśli się nie zgadzacie, wciśnijcie jeden. I tu będzie oczywiście podłączenie. No. I teraz tak. Handel. Handel się musi wynieść stąd. Tak, to niestety jest ta smutna wiadomość. No bo tu będzie nasz ten park się ciągnąć, co nie? Ale kiedy on się wyniesie stąd, to tak, mam do dyspozycji. Tutaj piękne rejony. Tutaj, tutaj, już się chyba nawet lubię. Tu, tu. No i tutaj tak właściwie to jest już wszystko. Wszystko, 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 gdzie popadnie, możecie się budować. Tak. Dobra, dajmy wam tutaj, żebyście się wszędzie budowali. To będziemy mieli was już z głowy na jakiś czas. Tylko woda, 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 woda. Największy problem w tej grze. Trzeba pociągnąć wszędzie wodę i prąd. Bo to nie jest SimCity i woda nie ciągnie się pod drogami. Jak to? Jak to? Właśnie to jest podstawowe pytanie, jak oni to tak mogli zepsuć? Zepsuć ludziom życie. Dobra. No tak, sądzę, że to jest zrobione. Jak tam jesteśmy z czasem? Okej, 17 minut. Wiem, że ostatnio się trochę zajmujemy więcej parkami, ale no, chyba sami zrozumiecie, parki są bardzo fajne. I tak. Wejście główne sobie tu gdzieś walną, ale widzę, że gra ma mnie gdzieś. I to poważnie gdzieś. Dobra, czekaj, zanim się zajmiemy parkiem, bo widzę, że gra mi ma gdzieś. Zerknijmy sobie, jak tutaj się ma wydobycie. Co? Okej, 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 okej. Trzeba zwiększyć tutaj produkcję plastiku i tego wszystkiego. I to porządnie. To, co właśnie widzieliście, to znak, że to, co tutaj opylamy, to jest raj, bogactwo natury. Dobra, na razie tyle. Tak, musimy też stale zrobić. Tu jest trochę jeszcze surowca, ale... Czy wy to widzicie? 180 rybeczki. To taki nam tu zysk, kurczę, daje. To teraz my na tym ładnie to zarabiamy. Oh yeah. Oh yeah, baby. Magazyn nawet nie jest aż taki pełny. Jest super ciekawe. Ale nasz plastik tutaj pełną parą na pewno będzie. Szedł to dobrze, bo będziemy mogli nawet fabryki dawać. Dobra, wracamy do naszego parku. Tak, bo tym się zajęliśmy, tak. Ogólnie w tej razie chodzimy się zajmujemy tylko i tym, albo tym. I tak, tu widzę, że jest problem. Zobaczmy, czy jeżeli wyburzymy tą drogę, no bo wyburzyliśmy ją, i postawimy ją jeszcze raz, to czy gra się namyśli? Nie namyślała się. Ja już to widzę, że nie namyślała się. Dobra, nie to nie. To dajemy sobie wejście tutaj. Od drugiej strony. No bo nie, no bo po tej stronie to... Nie, bo to musi być gdzieś tutaj. Proszę bardzo. Mamy nasz park. Kurczę, zapomniałem, że tak tworzy te dzielnice. Tak, tą dzielnicę sobie powinniśmy tutaj... Loading. Loading, dobra. Tu, proszę bardzo, ładnie dzielnicę. A, tak, zapomniałbym oczywiście o tym jeszcze. To wyburzyć. Tak. Tak, 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 tak. Budynki też wypadł, bo tu będzie się działo, tak? To też
Wiem, że ludzie jesteście smutni, bo to wyburzamy, ja też jestem smutny, ale no niestety. I to tu się właściwie stworzyło. To jest jedna dzielnica wielka. No. Jeśli coś tutaj ma powstać, to jest ta dzielnica, to jest to park. Który sobie tutaj powiększymy. O, proszę bardzo, jak ładnie. Taki park tutaj będzie, oczywiście. Najmniej tutaj większe pędzel, abym mógł tutaj łatwiej go tutaj rozdysponować. O, dokładnie, dotąd. I tutaj będzie się ciągnąć na jedną stronę i na drugą. Czekaj. Pójdźmy go sobie dalej tutaj. Tutaj będzie dojście. I tu sobie zrobimy dojście też tam. Tak, tak, trochę pójdziemy sobie dalej. O krok mały. Ale sądzę, że nie powinien być nikt jakoś tam strasznie zły. Dobra, tutaj taki. Tu nie chciałbym, żeby to tak bardzo wychodziło. Ale też chciałem tutaj jakieś wejścia poustawiać. Dobra, no i tak, poustawiamy sobie jakieś wejścia. Widzimy z tej mapy. Bo chcę widzieć, co ja tutaj stawiam. Dajemy tu sobie jedno wejście. I czy tu mi żadne nie wejdzie? Dobra, tu mi wejdzie. No i z jedno by się tu przydało, ale domyślam się, że... No właśnie. Że jest problem, więc postawmy sobie tutaj jeszcze jedno. Czemu tu są światła? Kto wam pozwolił postawić te światła? Chwila. Chwila. Wypad. A, tu więcej nie dałem. Tu więcej wam nie dałem możliwości, ale jakim prawem wy to mogliście coś takiego zrobić? Dobra, wejdźmy sobie tutaj, wyłączmy sobie ten podgląd. No i tak, na pewno tu musimy sobie zrobić wejście. I tutaj. Tak. Aha, bo tu się możecie budować w niektórych miejscach, a to nie. Tu ludki już nie. Dobra, to tak, tam mamy wejście. Tu będzie na pewno kolejne wejście. I tu to przejście możemy usunąć. O i tak. Dobra, tutaj, dobra, to usunięte. To przejście. Off. Dobre. To jest wyburzone, świetnie, bardzo dobrze. Nie bramy główną. My stawimy wejścia. I tak, kolejne wejście. Byłoby zacnie postawić gdzieś tutaj. Ale widzę, że tu trzeba powiększyć trochę ten teren parku, dobra, świetnie. I dawaj go tu, no. Jak to nie jest terenie parkowe? Co ty mi tu... Kurczę, no ja nie rozumiem ciebie. To jest teren parkowy. No. Jedno wejście tu. I drugie będzie tutaj na boku. Jeżeli mi się uda je tutaj wstawić. Tylko tutaj z tymi terenami parkowymi to widzicie, jakie są te jazdy. Nie, chcę autobusów. Autobusy będą kiedyś. Nie wiadomo jeszcze kiedy. Dobra, tutaj jest dobrze. I czekaj. Co za życie weszły. Parki i place. Obszary parkowe, o, dokładnie. No, i tak. Widzę, że tu trzeba trochę to jeszcze powiększyć. Tu i tu. Dobra, i tak, wyburzymy to. Ja jestem z tych ludzi podłych, którzy chcą zrobić na jakimkolwiek kroku się ludzi ruszysz. Słuchajcie państwo. No, i tak. Tutaj, powiem ci to inaczej, gra. Ja tutaj pragnę postawić tą bramkę. Ja ją tu postawię, co byś mi tutaj, kurczę, no nie zrobiła. Więc spróbujmy jeszcze raz. To wybudujmy jeszcze raz. I okej, cały czas masz mnie gdzieś. Dobra. Ja to sobie zapamiętam, gra, tak? Żeby nie było. My sobie robimy tutaj coś takiego. Stawiamy to, wyburzamy to. Bierzemy drogę, łączymy i wygraliśmy z tobą. Ha! I kto tu teraz się śmieje? He. Dobra, i dajmy sobie tutaj, tu jeszcze jedno wejście. Tak, na końcu. Dobra. No i tak, teraz najlepsza zabawa, czyli ogrodzenie. Czyli w skrócie, wyłączymy wszystkie opcje, żeby nam tutaj nic nie podpowiadało. I się zaczyna zabawa. O kurczę, znowu zapomniałem w dzisiejszym odcinku, jest to... Dobra, no na koniec, no niestety, ale... Muszę zmienić radio. Bo już... sądzę, że się trochę nasłuchaliście... jak to się nazywało? Czekaj, jak już zapomniałem... Synthetic Down Radio. Dzisiaj sobie posłuchamy trochę jeszcze innego radyjka. To jest moje kolejne jedno z ulubionych radyjek.
Ja sobie je zakupiłem z Parklife'em, szczerze wam polecam. To jest Stadio Country Road Dillo. Akurat mogę o czymś jeszcze pogadać, fajnie. No i to jest muzyka dla moich uszu. Ostatnio zresztą jeszcze zacząłem oglądać taki serial, może ktoś źle skojarzy, Westworld. No i tam właśnie też są takie tego typu rejony, gdzie się jeżdżą komboje i tak dalej. A tutaj to jest tego typu muzyka i zresztą mogliście ją słyszeć ostatnio już w odcinku. Jakby coś dzisiaj, jak się powie, ten odcinek ma się pojawić mniej więcej dzisiaj jakiś odcinek z City Skylines PlayStation 4. Jeżeli nie zapomnę i będę mieć czas. I jeżeli mi się uda, to od razu z góry mówię, żeby nie było, że się późno pojawia. Około tego, czekaj, jak on tam się nazywa ten dzień? Około... czekaj, kurczę, no nie pamiętam. W czwartek ma się... Tak, w czwartek to pamiętam akurat, w czwartek ma się pojawić kolejne materiały z serii na wiadomo jakiej. Oczywiście, Awizjonarz poza prawem, nawet Lidlo. Zaś w piątek pojawi się ostatni odcinek ze scenariusza Pociągi. A w weekend, nie wiem jeszcze kiedy, pojawi się ankieta, który nowy scenariusz będziemy grać. I ten nowy scenariusz nie wiem kiedy się pojawi. Ale postaram się, żebyśmy jakoś zaczęli już niedługo. Przed grudniem nam się raczej nie uda, ale no cóż. Ale będę się starać jak najbardziej, żeby było jak najszybciej. No ma, posłuchajmy sobie chwilę naszego wspaniałego radia. No bo akurat powiem tak, co jak co, ale przy tym radiu to naprawdę ktoś... Nie no, dobra, chyba nie, bo to źle zabrzmi. Po prostu tego nie będę kończyć. Dobra, to tak jakby coś tam w międzyczasie, bo ja tutaj teraz buduję sobie, no zresztą sami widzicie, ogrodzenie parkowe. Jakby ktoś się zastanawiał, po co ja robię tu ogrodzenie, no bo tutaj no kto ci przebiegnie. Ja ogólnie lubię wszystko ogradzać, nie wiem, jakoś tak, wiecie, mieszkam w Polsce, tutaj nie wiadomo czy pewnego dnia masz coś, pewnego dnia już go nie masz. I ja jakoś tak lubię wszystko ogrodzić. Więc powiedzmy, że ja tak mam. Ja tak po prostu mam. A, czekaj, tu by jakbyśmy sobie zrobili zejście. O, dobra, dotąd płot, jak ładnie. I tak, dobra, tu się ciągnie ładnie płocik. Teraz jeszcze trzeba stąd pociągnąć. Jakby mi się tu udało za jednym razem, ale dobrze, to byłoby pięknie, ale się nie udało. Dobra. Z tego jeszcze ani na tego radia nie słuchałem. Więc... W sensie w grze. Bo wyjąłem sobie plik, żeby sobie słuchać coś w autobusie. Ale widzę, że reklamy jak były, tak i są te same. Z tym akurat lubię, znaczy no... Powiem tak, wolę reklamy. Te z Cities niż te prawdziwe, bo te prawdziwe to jest po prostu tragedia. Co tam można usłyszeć? Czego tam nie można? Czego tam naprawdę nie ma? No bo tam jest tego od grona i tam jest prawie wszystko, czego można się co można wymyśleć, więc po prostu pomijmy ten krótki temat, bo jak to by powiedział klocuch, szkoda szczępić ryja. Dobra, no i tak, tu sobie puśćmy, czekaj, tu sobie puśćmy naszą płot zgodnie z autostradą dotąd i stąd tu będzie po prostu do płotu. Dobra. Sądzę, że nasz park całkiem dobrze zaczyna. Pokaż mi jak tam jesteśmy z poziomem... Okej, dobra, całkiem ładnie. I tak, sądzę, że najlepiej zacząć od jakiejś tam, nie wiem, dróg ścieżek i tego typu rzeczy. Więc tak, pierwsze co? Oczywiście brama główna będzie odtąd i to będzie park, w którym będą się ludzie mogli po prostu całkiem ładnie bawić. Kurczę, coś mi się trochę laguje. Nie jestem z tym zachwycony. Okej, jeszcze zapisuje się gra. Dobra, posłuchamy sobie chwilę muzyczki. Już? Okej, dobra, już. I tak, zrobimy tutaj. Dobra, i tutaj sobie zajdzie to w dół.
Kurczę, zapomniałem, że siatka tutaj ściąga, a tutaj nie można się siatką bawić. Dobra, no i tak. Tu sobie dajmy taką... Okej, czekaj, tu sobie zrobimy w ten sposób. Zrobimy sobie dojście stąd, dobra. I jest całkiem ładnie. Teraz wracając do tego. Stąd tutaj to z drzewkami, bo z drzewkami nie wiem, czy zauważyliście, ja lubię robić główne drogi. Tak. Tak jakby coś to... Z drzewkami u mnie to są głównie zazwyczaj drogi główne. Ścieżki główne. Bo drogi to inna działka. Tam to tak nie działa. Tam to jest zupełnie inna hierarchia przy drogach. Dobra, no i dotąd. I tak, stąd też zrobimy sobie, bo tu ma być przejście nad tym wszystkim. Czyli jakoś tak tu idziesz. Później, no właściwie można nawet pójść w ten sposób. Później tak tutaj, oj, ale ciekawa ta ścieżka będzie. Tu zejdziesz w dół. I tu będzie podejście, okej, dobra. Tu może być dojście. Normalnie może być. Okej, może być. I tutaj podłączenie. Tutaj się dużo nie zmieści. No ale no, to było do przewidzenia akurat. No ma tak, stąd zróbmy sobie takie lekkie dojście dotąd. I tak właściwie to z każdego teraz tego wejścia. Ciekawe, czy ktoś już będzie korzystać. Pomimo tego, że no sami widzimy najlepiej, jak tu można już z tego korzystać w danym momencie. Dobra, no i tak, stąd sobie byśmy zrobili ścieżkę, która idzie tu sobie dalej. O, dokładnie. Dokładnie coś tego typu chciałem zrobić. Dobra, już tutaj się niech to podłączy. Dobra, no i tutaj oczywiście... Oczywiście będzie to sobie dalej szło. Dobra, tutaj należy sobie takie przesadzone oczywiście dojście. Nie wiem, czemu tu nie masz cały czas prądu, bo tu dużo ogólnie jest budynków, jak patrzę, nie ma prądu, ale dobra. Tutaj te wszystkie ścieżki bym sobie chętnie podłączył w jedno. W jednym kulminującym miejscu. O, jakoś tak, w ten sposób. Czekaj, czy my tu już tak mamy jedno wejście? Nie, dobra. To może być całkiem dobry pomysł. I tak, ponieważ tutaj jest dużo miejsca, jak tam jesteśmy z czasem, dobra, powiedzmy, że ten odcinek będzie trochę dłuższy. To tutaj ja pragnę jakiś kamyk w końcu tutaj jakiś ładniejszy, większy postawić. O ile sądzę, że ten mi się tu niestety nie zmieści, ale one są piękne. O, to mi się zmieści, dobra, to nie. Jak mi się mieści, to my tutaj to wstawiamy, nie ma bata. Bo one są po prostu przepiękne, żeby tutaj jakiegoś takiego nie wrzucić. To jest aż szkoda parku. Dobra, czekaj. Tu jest jeszcze jeden taki. Po środku będzie jeden wychodzący. I tu jeszcze taki jeden stalagmit. Taki trochę wchodzący. O, no. I to ja rozumiem. Dobra, to jest takie duże. Tak, to chyba już każdy z tych będzie duży. Co nie? Tak, tu już. Te mi już tu nie będą chciały wejść, z tego co pamiętam. O, chociaż ten. Nie. To niestety nie na tą skalę, ale szkoda, bo dużo jest tych fajnych takich. Kamulców, już takich fajnych kamulców. O, ten by mi tu wszedł. Czekaj, jakby mi tu wszedł jeszcze. A ty? Czekaj, on by mi tu wejdzie. Tylko trzeba ciebie odpowiednio ustawić. Chyba. Tak, wejdziesz. Okej. Dobra. Włazisz, to czemu by nie? Dobra, no i tutaj od tyłu to już jakieś budyneczki. Nie jest to może rezerwat przyrody, no bo to nie ma być rezerwat przyrody, ale wygląda na pewno epicko. Dobra, zajmijmy się już samym parkiem. Czy ktoś już tutaj z niego korzysta? 8 osób już tutaj weszło. Po pierwsze, ceny w dół. Do 4. Czemu do 4? No powiesz, to jest kampania reklamowa, to jest park główny teraz się będzie działo. I bawimy się, nocne wycieczki i jeszcze więcej zabawy. Dużo przepisów, ale mówię wam, to się będzie opłacać w tym parku. No, to tak. Radio niech sobie gra jak gra. I tak, na wejściu. Okej, widzę, że nie chcą mi tu wejść, dobra, ty mi tu nie wejdziesz. Toaleta mi tu wejdzie, świetnie. Postawmy sobie z dwie toalety. Z tego co mi się domyślam, to możemy... O, nasz park osiągnął 4. poziom, ojejku.
Sekcja wspinaczkowa tamtej poprzedniej. Jeszcze mamy teraz nową sekcję wspinaczkową. Czekaj, to pójdźmy do tego parku, gdzie on jest. Sekcja wspinaczkowa, swojego, czekaj. Czy mi się dobrze wydaje, czy ja to mogę tutaj postawić? Okej, mogę, dobra. Nieważne, nie o to mi tak akurat chodzi. Gdzie jest nasz park? Park, bo ja się trochę zgubiłem. Park mamy tu, okej, dobra. Mam cię. Sekcja wspinaczki. Sekcję wspinaczki możemy sobie tutaj nazywać. Proszę bardzo. Później będzie pomyślał o tym parku, na razie nie. Dobra. Dalej, wodne aspekty, tak. Bo to właśnie dlatego jest tutaj nad wodą, chciałem go poustawiać tutaj. Ponieważ możemy teraz jakieś tutaj ładne te nad wodą poustawiać. Bo przy tamtym parku no nie było tego siłą rzeczy, no bo nie był aż tak bardzo nad wodą. Właściwie to w ogóle nie było nad wodą. Okej, dawa. Tu trochę już przesadziłem, czekaj, to ten sobie przesuniemy tutaj bliżej. I ten tu sobie przesuniemy bliżej. Dawa, to jest podłączone. I tak. Sądzę, że tu jest trochę długi okres bez żadnego. Więc sobie dajmy tutaj z jeden. I tu z drugi. I do nich po prostu sobie poprowadzimy taką zwykłą ścieżkę. Tu będzie sobie po prostu tak odchodzić. O, jak ładnie. Ciach i ciach. Dobra. No i sądzę, że póki co z tych części to już byłoby na tyle. Teraz tak, po pierwsze, według mnie punkt informacyjny może się przydać. Więc punkt informacyjny byśmy gdzieś tutaj... Tak. O, tu się mieści. To świetnie, dobra. Przy samym wejściu, czemu nie? Tak samo bym gdzieś tu wcisnął punkt informacyjny, ale tutaj to sądzę, że za Chiny mi tu chyba nie wejdzie. Chociaż, czekaj. Wejdzie. Okej, okay, musi być w rejonie parkowym. Był przez jakiś czas w rejonie parkowym i byli wszyscy zachwyceni. No, powiększmy sobie po prostu rejon parkowy i będzie problem. O, dokładnie. Dobra, proszę bardzo. Poza tym, no mi tutaj chyba nawet toaleta nie wejdzie. Nie, toaleta zawsze wchodzi. No, czekaj to. Toaleta nie wejdzie, proszę cię. I tak, tutaj jakiś ten plazę na pewno byśmy wstawili. Czekaj, przesunę ją tutaj, żeby ładnie wyglądało. Nie aż tak. Plaza, czekaj, no kurczę. Plaza tutaj raz. Punkt informacyjny bym wstawił sobie gdzieś tutaj drugi, tutaj przy tym zejściu. Tak, bo jak oni tutaj będą wschodzić, to żeby widzieli, co tu się właściwie wyprawia. Dalej, szachy sobie dajmy w innym miejscu trochę. Na przykład gdzieś tutaj. Tu mogą być już. Toaleta nie. Kafejki. No i reszta to będą tutaj kafejki poukładane po prostu. I jedna tam w miarę obok drugiej. O, dokładnie. Dalej, bo tutaj ponieważ mamy teraz już te trampoliny. Czekaj. To tu sobie, znaczy nie trampoliny. Park wspinaczkowy. Postawimy sobie idealnie nad tym park wspinaczkowy. A jakby ktoś, komuś było jeszcze mało, to będzie mógł sobie tutaj pooglądać samochodziki z takich tutaj właśnie tych wspaniałych naszych miejsc. I jakby ktoś chciał pooglądać autostradę, czy też może wodę. Czekaj, jeszcze raz. Dobra. To tutaj będzie mieć oczywiście tego możliwości. Dobra, sądzę, że całkiem ładnie tutaj to powoli zaczyna już wyglądać. Dalej. Tak, tutaj mamy ładne miejsce. Oczywiście wiadomo na co, na toaletę. Już nie mówiąc o kawiarence. Tak. Nie, chyba Park Life to jest jeden z moich teraz będzie ulubionych w tej dodatku, bo nie wiem czy zauważyliście, ale ja tu tyle rzeczy bym mógł poustawiać, tu godzinami bym mógł przy nim siedzieć. Czyli no jak go kupiłem, to coś w sumie tym jest. Siedziałem przy nim godzinami. Dobra, tutaj i tutaj, ale czas jednak nie pieniądz. Dobra, 40 minuta odcinka. Skończymy tutaj to parkowanie i kończymy. Dobra, tak. Później mamy coś takiego, to jest duże. I to mi nie chce tutaj nigdzie wejść. Czy tu byś mi może wszedł? O, było. Ale wyburzysz mi tu ścieżkę. Nie, to nie. Nie chcę na razie wyburzać ścieżek. Tu możemy postawić ciebie. Dobra. Tu postawię na szachy. I tu możemy postawić jeszcze z jedne szafy.
Właściwie to możemy jeszcze tak tutaj obkręcić. Hmm. I się wtedy z niczym nie podłączam. No, dokładnie to mi tu chodziło. Cały czas nie podłączysz się z nikim? Dała, to nie, jednak nie. No bo tak już się podłączysz. Co? Jeszcze? Masz tu obok ścieżkę, no bez przesady, no bez jej. Dobra, no. I tak. Dalej. Mamy oczywiście coś takiego jak plaza. Plaza sobie postawimy... Czekaj. Daj mi ją obkręć tutaj. Tutaj z taką jedną. Tu będziecie mieli te parki wspinaczkowe i miejsce razu przygotujemy sobie na później, bo tutaj kolejna też się jeszcze jedna rzecz pojawi. Później. Tutaj na razie jeszcze nie mamy. I tak, żeby nie było tutaj... Nie, toaleta nie. Jakieś te restauracje też by się przydały w sumie. Tutaj obok na przykład tego. Kawiarenki właściwie to są przecież. To tu z jedno. Okej. Okej, okej, okej. Czemu możesz, ty się nie chcesz podłączyć? Chyba nieważne. To sobie wstawmy ciebie tutaj. No tu się chyba podłączysz już. No. Dobra, to tam mamy jedną taką restauracyjkę. I jeszcze dajmy sobie z jedną... nie wiem gdzie. Może być w sumie póki co tutaj. Dobra, niech ci będzie. Tak, bo te kawiarenki chcę, żeby były tam w miarę jakoś się pojawiały, co nie? Tu jest miejsce póki co na przyszłość przygotowane. Dalej, plaza jakaś. Jakąś plazę bym tutaj już... A, dokładnie, bo plaza się mieszczą już bardziej. Proszę bardzo, plaza 1, plaza 2. I miejsce do wspinania się. Nad wodą. Oj, ale bym się powspinał nad czymś takim, w takim miejscu. Tutaj, proszę bardzo, możecie sobie iść. I jakieś tam kawiarenki, gadu gadu. Nie wiadomo z kim, ale gadu gadu może być. O, włazisz. Dobra, świetnie. Tu więcej kawiarenek, może nie, może bez przesady. Tu możemy sobie dać te miejsca właśnie, gdzie możecie sobie rzeczywiście je popatrzeć. Tutaj możecie sobie patrzeć. O, tutaj na pewno. Tu na tą naszą wspaniałą drogę też, czemu nie? Tu jesteście blisko tego, więc... Why not? Tutaj, okej, dobra. I tak samo tutaj bym sobie parę poustawiał. A tutaj jest taki jeden. Nie mam tego pojęcia, jak oni tam będą chodzić w tych różnych miejscach, ale niech im będzie. Tutaj jest taki jeden i taki mały bym gdzieś... Czekaj. Tu wcisnął. O, dokładnie. No, to ten park tutaj jest taki, będzie teraz egzotyczny. 46 minuta. To jak się zajmę czymś już naprawdę na poważnie, to leci czas, tak? To nie ma szans. Tak, tu pamiętam, że to wchodziło, ale nie chciałem go tutaj tego wstawić. To dajmy sobie tutaj plazę. Tak, dajmy sobie tutaj plazę. Będą dwie obok siebie plazę. O, dokładnie. Dalej tutaj będzie nasz park wspinaczkowy. O, dokładnie. I od was tutaj będą po prostu... sobie poustawiamy tak z parą tych kawiarenek. Proszę bardzo. Żebyście mieli też gdzie coś się najeść, żeby zostawić. I jak się już najedziecie, macie tutaj jeszcze oczywiście toaletę. No bo jednak logiczne jest to, że obok kawiarenek powinna być gdzieś toaleta, no bo nawet jak oni tam pracują, to też co jakiś czas mogą sobie pozwolić na pójście do toalety. Co czasami nie jest uwzględniane koniecznie. Dobra, tutaj tak, tu powinno być. Wiem, że mam jeszcze dużo tych takich znaczków, ale tym się na pewno dzisiaj nie będę zajmował, bo to by mi zajęło dopiero czas. No, a tu sobie jeszcze to jedno postawmy. No i tak, mamy popyt na ludzi. Tym się teraz kompletnie nie zajmiemy. Jedyne co możemy jeszcze tutaj dodać, to te krzaczki, które bardzo polubiłem ostatnio stawiać. Tylko może trochę mniejsze. Tutaj, o. Żeby trochę to wypełnić. Dobra. Tutaj, proszę bardzo, jeszcze. Ła. O, tutaj duże, dawaj. Tu sobie całość tak ładnie zamarkujemy. Tak. Widzę, że tutaj już tu ludzie chodzą. Bardzo dobrze. Bo tu właśnie o to mi chodziło, żeby tutaj ludzie się kręcili normalnie. Nawet jak... Znaczy, no teraz to już są akurat jakieś miejsce, gdzie możecie chodzić, ale... Chciałem, żeby tutaj nawet chodzili, jak tutaj aż tak bardzo dużo tego jeszcze nie było wcześniej. Dobra, tutaj może być.
I dajemy sobie tutaj taką trochę inną. Ła. Tutaj dookoła tego miejsca. Tak. Ostatnim miejscem, które się dostaje, to jest tak zwana, przeze mnie nazwana, skocznia Hani. Bo tym bardzo lubili w TVP pokazywać, jak Hanna, jak HGW właśnie skacze. Więc tak jakoś mi już zostało. Dobra. Tutaj sobie na razie jeszcze przyozdobimy, żeby mógł jakąś miniaturkę ładną wstawić, tak? A nie tylko cały czas ropa. Nie no, oczywiście, że ropa jest ważna, ale... Ale trochę zielonego też się przyda w tym mieście, no. Zresztą po tych dodatkach, co ja ostatnio kupiłem, to... Zielonego to na pewno mamy już tutaj dosyć. No a tutaj widzę, że... Ten kamień taki trochę jest nieprzystosowany do moich potrzeb, ale dobra, niech ci będzie. No a tutaj. I tu mamy jeszcze jakieś takie coś. Okej. Okay. I have no idea what that supposed to be, but why not? Yeah, why not? Dobra, no i póki co na razie zostawmy to sobie. Tutaj. Póki co dajmy sobie takie małe... Nie. Bo też jakieś drzewka możemy postawić, a ja tu mam idealne jedne... Kurczę, sakwoje. Sakwoje, o, wreszcie. Coś takiego. O, okej, po pierwsze wybórz mi te palmy. One mi tu są kompletnie zbędne. I dawaj dalej. Ojejku. Oj, sądzę, że może w następnym odcinku, jak nie zapomnę, to sobie po prostu mam timelapse, jak ja się zajmuję tym, bo to tym się można zajmować. Sakwoje. Czekaj, to są sakwoje? Sakwoje. Jest, to są sakwoje. To Husiek je bardzo lubi. Proszę bardzo, sakwoje. I po środku sakwoi będzie jedna palma. Nie, dobra, to za niskie. Okej, była jedna, to zawsze takie wielkie drzewo, które tam się mieściło. To ja zawsze lubię stawiać. Czekaj, może to 100? Nie, to jest małe. A to? Nie, to też nie. No dobra, no nie wiem. Na razie muszę sobie postawić tylko takie coś. No. I coś takiego tu jeszcze sobie montowaliśmy. No. Powiem wam, że coraz lepiej to wygląda. Coraz lepiej. Nasz prędkościomierz już się zepsuł, ale to właściwie nic nowego, bo to wciska nam się... On... Jak się za długo gra, to się on po prostu psuje. Z grania. No, a tu wam wyciszymy. I tu widzę, że trzeba trochę podbudować tą dzielnicę, bo tu widzę, że... Jakoś tak coś się... Nie chcecie budować. Kurczę. I tutaj jeszcze miejsce powodu opłat. Oj, tu jest dużo do rzeczy do robienia. Tutaj przy tym mieście to ja widzę, że będziemy siedzieć długo. Dobrze. Czemu nikt z tego nie korzysta? Czekaj. Dobra. I tak jesteśmy już dużo po czasie, więc sobie zreknę tylko po prostu na koniec. Dobra. Z tego korzystacie. I chodzicie tu pomiędzy tym a tym. Dobra, bardzo dobrze. Czy ktoś siedzi tutaj? Nie, do tych budynków ogólnie nie lubię chodzić. Nie wiadomo czemu. Tutaj ktoś idzie. Okej, okay, czyli pewnie do tego idziesz. Dobra, stąd widzę, że też w miarę jakieś do paru miejsc idziecie. Kolejnym miejscem jest tutejże wejście. I kolejne mamy tutaj. I czy ktoś z tego wejścia korzysta? Nie, póki co nie. Okej. Okay. No tutaj na pewno ktoś korzysta, bo tu... Wow! Chyba zdobyliśmy kolejny poziom w tym parku, bo wszystkie wejścia się tak były zadowolone. Pokaż. Pokaż mi tu park. Jest! Jesteśmy na poziomie drugim. W sumie to się nie dziwię. Tu jest tyle rzeczy się dzieje. Podnieśmy aż trochę... Do 6. Tak. Bo tutaj się dzieje. Ja jeszcze go tak upiększę, że tutaj nie wiadomo, co się będzie działo. Ostatnią rzecz na dzisiejszy odcinek będzie zrobić sobie po prostu ścieżkę, żeby nasi ludzie mogli chodzić tutaj po tym parku. Myślę, że żadnych jeszcze nie robiliśmy. Tutaj jest tak dokładnie. Interesujące miejsca... Miejsca pieszych wycieczek. No i tak, nasza pierwsza wycieczka się oczywiście zacznie od... Gdzie? Od wejścia. Czekaj. Zapomniałbym o najważniejszym. Dobra, ten odcinek będzie długo trwać. Już po prostu wybaczcie, tak? No sami widzicie, co tu się wyprawia. Możecie całego nie oglądać, ale no. Ale fajne jest. Według mnie akurat dziś się naprawdę całkiem fajnymi rzeczami zajęliśmy. Dobra, przyciągnijmy to sobie dalej. Już się zapisuje grach, ale muszę trochę zrobić, żeby się nie aż tak często zapisywało. Stacja metra. I... Właśnie.
Tu będziecie mieli wejście. Tu będziecie się mogli rozejrzeć. Tu sobie podejdziecie. Tu będziecie mieli stopa. Daj go. Klikam stop. Tu możecie sobie podejść do tego. Oj tak. Tutaj. Tutaj to nie ma zbytnio po co pójść, więc po prostu pójdźcie tutaj. Wracając, nie zapomnijcie się zatrzymać jeszcze raz tutaj. Tu się dużo wyprawia, naprawdę. Tutaj. Wracając tutaj. Nie, ja chcę, żebyście tędy poszli. Co, kurczę? Będziesz mi teraz tutaj jeszcze tędy. O, nawet jeżeli będę... Ta, dla niego to jest jakiś skrót. No cóż, dobra. To zrób... Nie. Czekaj. Zróbmy sobie tu przystanek. Kolejny. I tak, jeżeli kliknę dwa razy... Raz, dwa, dobra, to będę wiedzieć, ile mogę zrobić jeszcze przystanków. Tutaj. I tu będzie finish. I ten miejsce przesuniemy tutaj. A ciebie przesuniemy tu. I proszę bardzo, wszyscy zadowoleni. Mamy naszą pierwszą ścieżkę, po której ludzie możecie chodzić. Ja sobie oczywiście zmienię kolor, bo podstawowy to podstawowy. A nie, mamy jeszcze jedną wycieczkę. Gdzie ona jest? A jednak! No to się myliłem, myślałem, że nie mamy. Dobra, ciebie zmienimy na taki kolor, a ciebie zmienimy na niebieski. No to proszę bardzo, nasza czerwona linia, z niej ludzie korzystają już. Atrakcyjność ma dużą, z tego co pamiętam. Tak, on tutaj sobie idzie po prostu dookoła tego parku. Tak, dobra. A ten park jest tutaj bardzo go lubią, ludzie. Jeszcze mamy oczywiście autobusy. 33 osoby. Tu jest dłuższe, ale tutaj sądzę, że też ludzie będą z tego chcieli korzystać. Co jest z ludźmi, halo? Co, zbyt bardzo wam podniosłem tutaj cenę? Dobra, może rzeczywiście trochę jest dużo, ale... Ale ludzie, śmiało. Naprawdę zachęcam, bo tutaj macie się dokąd przejść, nie tylko. Dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie wstać łapkę w górę. No, to jest park. Możecie wstać łapkę w górę. No i co tu dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Prawdopodobnie to będzie odcinek z Must Dance. Oj. Ale dworzec tutaj jest pełen. Trzeba się tym zająć. Ale to tak jak już mówiłem, w jakimś przeciągu paru odcinków się zajmiemy po kolei, tak żeby już to działo na tip-top. Dobra. Cześć!